Czy chcielibyście czasami założyć białą koszulę, poczuć się świeży, pachnący i eleganccy? Dzisiaj zrecenzuję dla Was klasyczny już zapach od Lalique. Oto przed Wami Lalique White. Na początku szybki przegląd nut wprost ze strony producenta. Nutami głowy są liść drzewa cytrynowego, kalabryjska bergamotka i żywica elemi. Nutami serca są gałka muszkatołowa, biały pieprz, kwiat fiołka i kardamon. Nutami bazy jest akord białego bursztynu, piżmo, biały cedr i mech dębowy. A teraz recenzja skrócona. Lalique White to zapach pudrowej czystości dzięki użyciu nuty fiołka i białego piżma. Na początku uderza nas lekka soczystość cytrusów oraz wyraźny, ostro przyprawowy akord białego pieprzu, gałki muszkatołowej oraz kardamonu. Początek kompozycji to również subtelna nuta liści cytryny, co sprawia, że perfumy bardzo krótko pachną, lekko zielono. W kompozycji czujemy również akord drzewny w postaci wyraźnej nuty białego cedru. W bazie Lalique jest nieco słodki, a to dzięki akordowi białego bursztynu. A teraz pora na pełną wersję mojej recenzji. Lalique White na samym początku uderza solidną dawką białego pieprzu. Pieprz tutaj jest bardzo wyraźny, ale zdecydowanie niezbyt ostry. Szczerze mówiąc, znam inne kompozycje, które dużo intensywniej pachną pieprzem. Trzeba jednak przyznać, że akord pieprzny jest tutaj bardzo fajnie zrobiony. Może dlatego, że zamiast czarnego pieprzu użyto tutaj pieprzu białego, który jest dużo delikatniejszy, od tego bardziej popularnego. Ale to nie wszystko. Lalique White jest zdecydowanie ostry i pikantny dzięki nucie gałki muszkatołowej oraz kardamonu. Ale o tym za chwilę. Pieprz połączony jest w górnych nutach z dość wyraźnym akordem zielonym. Akord jest delikatny i subtelny, jednak zdecydowanie nadaje szczególnego charakteru tej kompozycji. W perfumach użyty został akord liścia cytryny, który co prawda jest mi nieznany, jednak zgadzam się, że Lalique pachnie na początku lekko zielono. Zakładam, że liść cytryny może pachnieć podobnie do Petit Grain, czyli olejku z liści gorzkiej pomarańczy. I fakt, wyczuwam podobny akord na samym początku trwania zapachu. Przejdźmy jednak dalej. Pieprz oraz akord zielony są jeszcze połączone z żywicą elemi oraz bergamotką. To dodaje na początku sporo cytrusowej świeżości oraz rzeźkości. Wraz z akordem liści cytryny bergamotka pachnie tutaj bardzo zielono i wiosennie. Trzeba przyznać, że podoba mi się to ujęcie bergamotki oraz nut zielonych, ponieważ dodaje perfumom sporo kwaskowości oraz lekkości. Co ciekawe, akord pieprznych cytrusów tworzy również wyraźna nuta kardamonu. Kardamon to przecież tak naprawdę lekko cytrusowy pieprz. To, co mi się podoba od samego początku trwania kompozycji, to nuta cedru. Pomimo tego, że biały cedr oficjalnie znajduje się w bazie tej kompozycji, to ja czuję go już na samym początku. W Lalique White czuję świeżo przełamaną gałązkę cedru wraz z wyraźną nutą cedrowej żywicy. Ten akord łączy się z ostrawym akordem białego pieprzu, co sprawia, że perfumy w górnych nutach są delikatnie żywiczne, drzewne, ale również pieprzne. Bardzo podoba mi się ten akord. Najważniejsze jednak przed nami. Twórca zapachu postanowił w ciekawy sposób połączyć nuty muchu dębowego, piżma oraz fiołka. Zacznijmy jednak od tego ostatniego. W Lalique White czuję wyraźnie pudrowego fiołka, który sprawia, że perfumy te są bardzo gładkie i kremowe. Fiołek ma to do siebie, że może pachnieć jak sam kwiat tej rośliny lub może też być wyraźnie pudrowy i lekko vintage. Fiołek w tej kompozycji jest nie tylko kremowy, gładki i delikatny, ale dzięki białemu piżmu staje się bardzo sterylny, czysty i przypomina świeżo wysuszoną i wyprasowaną białą koszulę. Nie nazwałbym tego akordu nutą proszku do prania, ale wrażenie nieskazitelnej czystości i kremowości jest dla mnie ewidentne. Fiołek plus białe piżmo sprawiają, że kompozycja jest bardzo lekka, subtelna, prawie jak powietrze w eleganckiej pralni białych koszul. Czy coś w ogóle takiego istnieje? Zaraz wygoogluję. Mech dębowy w tej kompozycji jest użyty w małych ilościach, ja jednak wyraźnie go wyczuwam. Składnik ten dodaje kompozycji sporo głębi i wraz z fiołkiem nieznacznie przesuwa tę
perfumy w stronę lekko retro. Nie przejmujcie się jednak, Lalik nie pachnie wcale, jak to się mówi, starym dziadem, a raczej klasyczną elegancją i męskim szykiem. Mam wrażenie, że gdzieś w głębi kompozycja ta pachnie jak sucha, męska, drzewna pomada do brody lub włosów. Bardzo ciekawy efekt. Warto zaznaczyć, że kompozycja wyraźnie zmienia się wraz z upływem czasu. To bardzo duża zaleta tych perfum. Kiedy mija etap zielonych cytrusów oraz pieprzu i pudrowego lekkiego fiołka, perfumy zdecydowanie stają się słodkawe. Zakładam, że to nuta tajemniczego białego bursztynu lub molekuły odtwarzającej zapach fiołka. Trudno powiedzieć. Lalik jednak do końca pozostaje wyraźnie drzewny, pudrowy i pieprzny. Jednak na samym końcu moja skóra pachnie wyraźnie słodkawo, choć wciąż sterylnie i fiołkowo. I tu nasuwa mi się skojarzenie. Lalik White pachnie jak elegancki gentleman ubrany w świeżo wypraną białą koszulę, przechadzający się po sadzie pełnym krzaków cytrusów. Czuć sterylność, wyjątkowo czyste powietrze, delikatnie pudrową pomadę, wiszące na drzewach cytrusy oraz sporo drewna. Taki to właśnie dżentelmeński zapach. Podsumowując, Lalik to zapach męskiej, pudrowej, surowej czystości. Lalik jest sterylnie czysty, kremowy oraz lekki. Surowości dodaje kompozycji charakterystyczny efekt suchego, żywicznego drewna. Dodatkowo Lalik w górnych nutach pachnie bardzo świetliście i rzeźko dzięki akordom soczystej bergamotki. Białe piszbo dodaje kompozycji sporo zwiewności oraz efektu suchego, rozgrzanego powietrza. Bardzo ważne dla tego zapachu są również biały pieprz, kardamon oraz gałka muszkatołowa. Składniki te sprawiają, że fiołkowa czystość i pudrowość doprawiona jest wyraźnie pikantną nutą. Zapach jest niezwykle elegancki, delikatny, czysty oraz przestrzenny. Efekt czystości może nie jest ulubionym akordem wszystkich fanów perfum, ale jeśli ktoś lubi drewno, pieprz oraz fiołka, powinien przetestować ten zapach. Parametry niestety ma dość słabe. U mnie to maksymalnie 3-4 godziny przy niskiej projekcji. Jednakże za cenę 50 zł za 75 ml spokojnie można przetestować na własnej skórze oraz wyrobić sobie własną opinię. Jeśli lubicie męskie, uniwersalne oraz eleganckie zapachy czystości, to jest to pozycja, której nie możecie przegapić. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie ten zapach i co o nim sądzicie. Na razie to wszystko i do zobaczenia wkrótce. Cześć!